Więc mam już wszystko. Wszystko. Teraz trzeba używać pańskich, uczyć się uśmiechu i być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi większych się nad mój dopuściło grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi. Wieczorami dręczy i przeraża, nocą ze snu okropnego budzi. O gdyby nie to! Cicho. Mur powtarza. Gdyby nie to. Ja jestem zdania, że generalnie trudności, czyli ograniczenia, możemy nazwać je ograniczeniami, zawsze nam coś dają, zawsze są inspirujące. I w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że jest to tekst, który wszyscy znamy, w którym jest sporo postaci, my jesteśmy we dwie. I jest to bardzo inspirujące. Też scenografia, jak pani zauważyła, która jest minimalistyczna, też daje spore pole do popisu wyobraźni. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dla nas jest to bardzo otwierające. Miejsce też jest szczególne, albowiem jesteśmy w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim. Daje to też możliwości dotarcia do tej publiczności, która czasami rzadko bywa w teatrze. Mam nadzieję, że my tutaj już przyzwyczailiśmy trochę sąsiadów bliższych i dalszych do naszej obecności, bo jesteśmy tu już od dobrych kilku lat i chyba już nie jest taki ten teatr dla nich obcy, mam nadzieję. Z pewnością chcielibyśmy, żeby dotarło to do młodszego widza, biorąc pod uwagę, że jest to tekst, który się porusza w szkole, więc myślę, że byłoby to wartościowe, gdyby w ten sposób mogli zobaczyć tę historię. Ale wydaje mi się, że będzie to spektakl, który będzie zarówno dla tego młodszego, jak i dla starszego widza bardzo atrakcyjny. Wydaje mi się, że na pewno rzeczą nową jest to, że gramy to we dwie. I jeżeli ktoś zna tekst, fabułę Balladyny, to wie, że Alina dosyć szybko umiera. Nie jest to spoiler, jest to wszystkim znana informacja. W naszym spektaklu Alina towarzyszy Balladynie od samego początku do samego końca. Pomimo tego, że umiera. Więc myślę, że to jest takie coś może wyjątkowego w naszej interpretacji. Spokojnie. Kochanie moje, odjeżdżam. Odjeżdżasz? Ha. Ja nieszczęsna. Gdzie jedziesz? Mężu! Ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiągł komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj ogień gromu rzucał tobie przed konia. Może piorunem twój koń przerażony, piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za 3 dni wrócę. Czyś ty kiedy liczył? Ile w dniu godzin? Ile chwil w godzinach? Nic mnie nie zatrzyma. Muszę odjechać. Mężu! Odjechał. Po co? Gdzie? Sumienia, mężu, ty mi powiadasz. Oto mąż odjechał szukać Aliny. Ona w grobie! W grobie?
jeśli znajdzie grób? Oczywiście my staramy się zachować ducha klasyki. I fabuła w naszym spektaklu się opowiada. Aczkolwiek w spektaklu występują tylko dwie aktorki. Alicja Czerniewicz i Paulina Mikuśkiewicz, które grają Alinę i Balladynę. I dodatkowo grają wszystkie postaci towarzyszące wymiennie. Trochę jest to taka próba wejścia w męskie buty. Tak, scenografia rzeczywiście jest minimalistyczna. Zmieniliśmy gopło na inny zbiornik wody, czyli na wannę, która nam się jakoś bardzo kobieco kojarzyła. Z rywalizacji został nam materac do ćwiczeń. I mamy las, ale w formie makietowej, więc w takiej miniaturze, ale za pomocą nowych mediów i live kamery ten las w trakcie tej historii po prostu rośnie, po czym zostaje zniszczony przez wojnę. To trochę takie nawiązanie do dzisiejszych czasów. No oczywiście, my nie robimy takiego nawiązania wprost, ale żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy i oczywiście te skojarzenia przychodzą na myśl, więc pod tym względem ten tekst jest rzeczywiście szalenie aktualny. Czy adresuje bardziej Pani to do dorosłego widza? Zdecydowanie do dorosłego widza, aczkolwiek myślę, że to będzie też doświadczenie bardzo ciekawe dla wszystkich osób, które mają Balladynę na przykład jako lekturę i nie są w stanie tego tekstu zrozumieć czytając. Bo tak jak wspomniałam, my zachowujemy fabułę. Więc po obejrzeniu tego spektaklu na pewno będziemy mieli zachowaną historię z Balladyny. Więc myślę, że to jest interesujące, bo jest podane rzeczywiście w świeżej formie. Jedyne co mamy ograniczenie tej dolnej granicy wiekowej i dedykujemy ten spektakl osobom 13+. Tak. Więc nie młodszych widzów ze względu na różne krwawe i mroczne historie, które się tam odbywają. Miejsce też jest niebanalne, blisko aktorów się siedzi. Tak, bardzo nam zależy. Już we wcześniejszym spektaklu, który realizowałam w układzie formalnym, widz był bardzo blisko. To jest taka rzecz, którą ja sobie sprawdzam, żeby rzeczywiście te półtorej godziny w teatrze było spotkaniem z widzem, żebyśmy byli w tym razem i nie tworzyli tej takiej bariery widz, scena. Zapraszam bardzo serdecznie na premierę 10 listopada i na kolejne spektakle 11, 12, 14 i 15 listopada.